Drodzy konsumenci, witajcie w kolejnej Freddy Faz... witajcie w nowo założonej pizzerii Circus Baby Pizza World. Zatem śmiało, wypożyczcie nasze animatrony, by wasze dzieci zostały poza... by wasze dzieci były jakże ucieszone naszymi nowymi produktami. Spójrzcie tylko na Freddy'a, jaki on miły i ucieszony. Prawda, Freddy'u? A oto Baby, czyli lider naszego nowego gangu skór, czyli nasz główny animatron, gwóźdź programu. Powitajcie także Balorę. Baloro, co sądzisz, czy nauczysz naszych młodych konsumentów tańczyć? A teraz konsumenci, poznajcie Enart. Tego nie było w planie, zabierzcie go. Tak, a wy państwo, którego weźmiecie? Dzwońcie koniecznie pod ten numer i czekajcie na panią Kasię. Dajcie uczciwym ludziom zarobić. Co za burak. Cześć. Co to ja miałem? A no tak. Czujecie egzotyczne masła? Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Okej. Uh-oh. It looks like Balora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W tym, tak na marginesie, bardzo długo wyczekiwanym materiale, bo prawie miesiąc, a miał być 22 czerwca, jednak wiecie, winda się zacięła i nie mogłem tu zjechać. I dlatego jest te kilka dni, dlatego jestem ponad tydzień później. W każdym bądź razie, witajcie w kolejnej części z cyklu FNAF po latach, a dzisiaj rzucimy okiem na Five Nights at Freddy's Sister Location, które wydane zostało w 2016 roku i stanowi jedną z najlepszych odsłon całej serii. A dlaczego? Dziś się o tym przekonamy. Proszę, rozsiądźcie się wygodnie w waszych fotelach, włączcie telewizor i złapcie popcorn albo egzotyczne masła, jak ten ziomuś tutaj. Patrzcie, jaki siedzi szczęśliwy. Już złapane, to strzelcie także kciuka w górę pod tym filmem oraz subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Tymczasem myślę, że możemy zaczynać, bo nie chcę tutaj już tak długo siedzieć, bo się pewnie winda zatnie, ale mamy jeszcze, poza tą częścią, jeszcze dwa inne FNAFy do omówienia. Albo trochę więcej, ale spokojnie, wszystko się uda, co nie? Cóż, zapraszam do oglądania. Myślę, że najlepiej byłoby zacząć od opowiedzenia dość oczywistej rzeczy. Otóż moment, w którym Scott stopniowo pokazywał nam teasery względem swojej najnowszej produkcji, był dość dziwnym czasem. Mianowicie mniej więcej w tym samym okresie miejsce miał drugi update FNAF World'a. Jednak przejdźmy do meritum. Pogłoski czy plotki na temat najnowszej produkcji Scotta Cawthona krążyły już od jakiegoś czasu. Jednak wszystko stopniowo zaczęło się potwierdzać od tego teasera, prezentującego kilka pionowych kresek. Nie trudno było się domyślić, iż skrywają one napis. Być może był to właśnie tytuł najnowszej gry autorstwa Scotta Cawthona. Z czasem pojedyncze kreski stopniowo przeistaczały się w litery. I w tym miejscu chciałbym na szybkości wspomnieć o tym, czego dowiedziałem się z filmu autorstwa Sagana Hawkesa, którego produkcjami inspirowana jest ta seria. Link oczywiście w opisie. W swojej produkcji twórca wspomina o jednym z fanów, który począł kopać w metadacie obrazu i odnalazł nazwę Sister Location. Sam jednak nie jest w stanie tego potwierdzić, gdyż jak sam mówi, mimo długich poszukiwań nie udało mu się odnaleźć oryginalnego postu na subreddicie, w którym to rzekomo przed laty owy użytkownik opowiedział o swoim odkryciu. O odkryciu tytułu najnowszej gry, Sister Location. Niedługo później owa plotka potwierdziła się, wraz z nowym teaserem, który został pokazany przez Scotta. Five Nights at Freddy's Sister Location. Nigdy nie było tylko jednego. Tuż za zagadkowym napisem znajdował się nowy, niewidziany nigdy wcześniej animatron, który swego czasu wielu osobom kojarzył się z toy animatronami z FNAF-a dwójki. Wielu nawet spekulowało, iż nowy FNAF zabierze nas właśnie do tego czasu. Być może zaprezentuje nam The Bite of 87 czy coś. I szczerze, sam nawet byłem kiedyś fanem tej teorii, chociaż obecnie naprawdę nie pamiętam, skąd ją do licha wytrzasnąłem. Być może tylko ją sobie wtedy wymyśliłem. W każdym bądź razie coś takiego naprawdę miałem kiedyś z tyłu głowy. No co, byłem młody, głupi i prawie łysy.
Fani z każdym dniem kopali coraz głębiej. Jeden z nich nawet za pomocą swojego wielkiego szpadla wykopał dziennik praw autorskich Scotta Cawthona, w którym to znalazły się nowe imiona, nowe nazwy animatronów, takie jak Baby, Ballora, Beedybub, Enard, Foxy the Pirate Funtime Version, a także Freddy Fazbear Funtime Version oraz Mini Rina. Poszukiwania wkrótce później miały miejsce także i w kodzie źródłowym, i takie działanie było bardzo istotne, m.in. w ten sposób fani poznali frazę Afton Robotics, co było naprawdę istotnym faktem, albowiem William Afton to imię mordercy. Niedługo później pojawiać zaczęły się rzeczywiste teasery gry, taki jak ten, który jest bardzo ładny. Prezentuje zupełnie nową postać, Baby, oraz tytuł gry, Sister Location. Prosimy wszystkich o pozostanie na swoich miejscach. Wkrótce później Scott pokazał światu jeszcze nowszy teaser, który naprawdę skradł moje serce swego czasu i byłem naprawdę zajarany tym, co to do licha jest. Ten obraz prezentował Enarda, ponownie zupełnie nową postać, jakby robota stworzonego z kabli w tej jakże dziwnej klauniej masce. W każdym ciele jest troszkę mnie. Naprawdę, to zdanie swego czasu tak rozsadziło mi mózg, że wow. Naprawdę bardzo dobrze pamiętam, że tego czasu potrafiłem po prostu miotać się po pokoju i w głowie bez przerwy spekulować, kim jest ten typ. Wkrótce później doczekaliśmy się kolejnego teasera prezentującego armię tych małych skurczybyków, czyli Beedybuby. Nie miej tego przeciwko nam. Następny teaser prezentował wyciemnione pomieszczenie z pewną dziwaczą konsolą na przodzie. Wracaj na swoją scenę. Teraz. Następnie przyszedł trailer będący bardziej trailerowym trailerem od reszty trailerów we FNAF-ie. Wow. A po polsku od całej reszty wyróżniała go ta kinowość. Całość wyglądała jak zwiastun jakiejś ogromnej hollywoodzkiej, albo nie, produkcji. Wiecie, te animacje, grafika, wszystko, wyglądało to przecudnie. Tym bardziej jak na FNAF-a. Ten zwiastun bardzo mocno nawiązywał do trailera pierwszego FNAF-a, poza tym był niezwykle bombowy, pokazywał część rozgrywki, nowe animatrony oraz zdziepko fabuły. Niedługo później mój, oraz zapewne wielu innych fanów FNAF-a świat, legł w gruzach po zobaczeniu tego teasera, anulowane z powodu wycieków. Oczywiście nie tyczy się to samej gry, a zupełnie nowej lokacji Circus Baby Pizza World, o czym mogliśmy się dowiedzieć po podświetleniu obrazka. Wówczas pokazywał się fragment artykułu mówiący, iż placówka została zamknięta z powodu wycieków gazu, a budynek został sprzedany, jednak sprawy jeszcze nie dobiegły końca. Był to na ten moment ostatni trailer, a hype na grę sięgał zenitu. Myślę, że była to swego czasu najbardziej nahypowana gra w całej historii FNAF-a, aż do 7 października 2016 roku, czyli dnia, w którym gra została w końcu wydana. Nim zajmiemy się fabułą, chciałbym jedynie szybko wspomnieć, iż Sister Location to naprawdę interesujący moment w całej historii FNAF-a. Okres, który zapoczątkowany został właśnie premierą siostrzanej lokacji, jestem w stanie ująć jako czasy nowoczesnego, nowożytnego FNAF-a. Myślę, że starożytny FNAF, o ile mogę użyć takiego stwierdzenia, to FNAF-y od 1 do 4, ewentualnie wliczając to FNAF Worlda. Natomiast FNAF od Sister Location do, powiedzmy, Security Breach to ten nowoczesny FNAF, czyli wszelkie mówienie o Remnancie, rodzina Aftonów i tak dalej. Sister Location dało nam nowe postacie, do których większości ani razu kolejne części już się nie odwołały, pokroju Ballory czy Funtime Freddy'ego. Szczerze mówiąc, jest to ten moment we FNAF-ie, kiedy tą fabułę dość ciężko było mi już ogarniać. Jak zazwyczaj bardzo lubiłem wgryzać się w to, co Scott miał nam do przekazania, na przykład przy okazji FNAF-a 2, 3, może nawet 1, tak tutaj było mi już niezwykle ciężko i zacząłem bardziej bazować na z góry ustalonych teoriach. Rzućmy zatem okiem na fabułę Sister Location, która, mówiąc szczerze, jest moją ulubioną cechą tej gry.
Gra zaczyna się od prerenderowanej cutscenki, w której William Afton we własnej osobie wraz z pewnym inwestorem omawiają szczegóły projektów nowych animatronów. Ten drugi zdaje się być lekko zdezorientowany oraz zaniepokojony pewnymi nieoczywistymi wyborami. Następnie gra zaczyna się. Wcielamy się tutaj w samego Williama Aftona we własnej osobie. Dla tych kilku osób, które nie wiedzą, kim jest ten facet, otóż mamy tutaj do czynienia ze słynnym mordercą dzieci, z samym fioletowym. Purple Guy. Początek gry rzuca nas do windy, którą zjeżdżamy na sam dół kompleksu, a głos w tle zaczyna objaśniać nam, po co tak naprawdę tutaj jesteśmy, jaka jest nasza rola. Otóż powinniśmy tutaj sprzątać, konserwować oraz generalnie naprawiać. Zostaje nam tutaj również wyjaśnione, iż po zamknięciu Freddy Fazbear's Pizza otworzona została nowa placówka Circus Baby Pizza World. Teraz zamiast restauracji animatory są wynajmowane przykładowo na prywatne przyjęcie urodzinowe. Po zjechaniu na sam dół, cóż, wykonujemy swoje obowiązki, tak dalej, mierzymy się z niektórymi animatronami. Nie chcę wchodzić aż tak mocno w szczegóły. Mówię tutaj jedynie ogólnie o fabule i jej najbardziej istotnych elementach. Przenieśmy się więc do nocy drugiej, w której zawarto trochę więcej dodatkowej opcjonalnej fabuły. Wskutek pewnych zdziałań dowiemy się, iż Baby prawdopodobnie była na scenie jedynie raz, przed wyciekiem gazu, który zamknął restaurację i zamienił ją w cudzysłowie w wypożyczalnię. Baby policzyła wszystkie dzieci, aż w końcu pozostało tylko jedno ostatnie. Baby podeszła do dziecka, następnie otworzyła swój brzuch, a później było słychać jedynie krzyki. Baby owego odruchu wówczas nie kontrolowała, zrobiła to wbrew własnej woli. Na przestrzeni kolejnych nocy będziemy postępować zgodnie z poleceniami Baby, która zdaje się nam pomagać, by uciec z tego miejsca. W międzyczasie będziemy chować się przed animatronami chcącymi zjeść nasze dupsko i tak dalej. Wiecie, klasyka. Wszystko nabiera tempa przy okazji nocy piątej, kiedy już na samym początku zauważysz, że ta dziwna maska na ścianie zniknęła. Słuchając poleceń Baby, dostajesz się do Scooping Roomu, gdzie opowie ci swoją dokładną motywację. W chwili, gdy Ennard pojawia się w oknie, Baby zaczyna mówić, iż wszystkie animatrony były tutaj zamknięte przez bardzo długi czas i teraz wreszcie są w stanie stąd uciec. I teraz nareszcie są w stanie to zrobić. No, tylko jak? Mówiąc po ludzku, zamierzają za pomocą Scoopera wyciągnąć twoje wnętrzności, a także użyć twojej skóry jako kombinezonu, by uciec. Yo boy, that's Adam moment. Następnie pojawia się ostateczna cutscenka. W lustrze dostrzegamy swoje odbicie, a także fioletowe oczy. Adam moment. Jednak nim przejdziemy dalej, chciałbym się zatrzymać na jeszcze jeden moment, aby opowiedzieć o kilku rzeczach, które mniej lub bardziej wzbogacają fabułę. Otóż pomiędzy nocami słyszymy głos dziewczynki, a dokładniej głos córki pana Aftona tuż przed pożarciem przez Baby, o czym dowiedzieliśmy się w nocy, o której wspomniałem wcześniej. Co interesujące, ta sama historia ma także swoje odzwierciedlenie po zakończeniu nocy. Otóż kiedy umrzesz, jest niewielka szansa, iż zostaniesz przeniesiony do tej minigry. Death Minigames? Powrót do korzeni? Panie Scott. Ta minigra należy do niezwykle trudnych, jednak ukończenie jej jest niezwykle opłacalne. Otóż, jeżeli wszystko zrobimy w określonym czasie, uda nam się zrobić absolutnie wszystko, nakarmić wszystkie dzieci, a na sam koniec zdobyć loda i dobiec na ten koniec planszy, z którego wyszliśmy, czy ja mówię po polsku? Otrzymałem możliwość odblokowania drugiego zakończenia pod koniec nocy piątej, jednak o tym opowiem za moment. Po ukończeniu gry w sposób, o którym wspomniałem wcześniej, w miejscu startowym będzie czekać na nas dziewczynka z warkoczykami. Tak, córka pana Aftona. Chyba nie ma jaśniejszego dowodu na potwierdzenie tej opowieści, prawda? Jednak wspomniałem także o alternatywnej możliwości zakończenia nocy piątej, prawda? No cóż, wskutek pewnych działań przeniesiemy się do tak zwanego private roomu, pomieszczenia zawierającego wiele totalnie innych elementów historii. Zaczynając od pluszowego Fredbeara opartego o trzy monitory,
na których po wprowadzeniu cyfr 1983 na pobliskiej klawiaturze pojawi się wnętrze domu z FNAF-a 4? Czyżby potwierdzało to zatem, iż siostrzana lokacja znajduje się bezpośrednio pod domem z FNAF-a 4? Cóż, wracając po wejściu do private roomu, dosłownie w stylu starych FNAF-ów będziemy mierzyć się z Ennardem, a po zakończeniu tej ekstremalnie trudnej nocy czeka na nas dodatkowe zakończenie. Będzie ono kontynuacją tych dziwnych cutscenek z pomiędzy nocy, w których nasz bohater ogląda jakąś dziwną telenowelę, która wydaje się być jakże bliźniacza względem fabuły FNAF-a. No cóż, w tym zakończeniu Ennard wychodzi bocznymi drzwiami i idzie w naszym kierunku. Nie wiem co powiedzieć więcej. Wiecie co, skoro historię mamy za sobą, przejdźmy do gameplayu, okej? Okej. Zatem czas rzucić okiem na gameplay. Myślę, że jest to najbardziej charakterystyczna cecha Sister Location, głównie ze względu na fakt, iż Scott dał nam możliwość poruszania się po całej placówce. Po raz pierwszy w serii poruszamy się po w cudzysłowie otwartej lokacji, ponieważ gra jest prawie kompletnie liniowa. Myślę, że rozgrywkę jesteśmy w stanie podzielić na kilka elementów. Po pierwsze, poruszanie się po lokacjach, głównie oparte na parciu naprzód, ewentualnie w niektórych sekwencjach na ruchu w sad. Oczywiście, jeżeli mogę to tak ująć. Następnym aspektem rozgrywki jest przeciąganie, poruszanie latarką itd., zwyczajne point and click, wchodzenie w interakcję z otoczeniem, swoisty rozwój co niektórych elementów FNAF 4. Myślę, że są to dwa elementy centralne gameplayu FNAF Sister Location, który różni się w zależności od tego, w którą noc grasz. Kolejna bardzo odróżnia się od poprzedniej, przykładowo pierwsza nie jest nawet porównywalna względem nocy czwartej, a trzecia względem piątej. Nie mam tutaj zamiaru opisywać gameplayu każdej nocy, Sagan Hawkes zrobił to w swoim materiale, więc w razie czego zapraszam tam. Od siebie mogę tylko dodać, iż uważam, że każda noc to swoiste inne rozłożenie akcentów i przynajmniej według takiej mojej prywatnej obserwacji, której raczej nie należy się trzymać ani nie brać jej na poważnie, każda noc zdaje się przynajmniej w małym stopniu uwypuklać chociaż jednego kluczowego animatrona. Zatem poruszamy się po tytułowym kompleksie, wchodzimy w interakcję z otoczeniem, stajemy w szranki z animatronami w często nieoczywisty sposób. Na uwagę natomiast zasługuje noc piąta, a raczej druga możliwość jej ukończenia, która zdaje się być ogromnym hołdem w stronę trzech pierwszych części Five Nights at Freddy's. Otóż lądujemy w biurze, ponownie mamy dostęp do kamer oraz zamykania drzwi, a będziemy się mierzyć z tym jednym charakterystycznym animatronem. Ennardem. Który zdaje się być naprawdę silnym i mocnym skurczysynem i naprawdę w tych późniejszych godzinach nocnych ciężko jest stawić mu czoła. Myślę, że pod względem samego czystego gameplayu to byłoby już na tyle. FNAF Sister Location uważam za najlepszą odsłonę serii pod tym względem. Uważam to za czysty lore, a wszelkie aspekty, których użył Cawthon, uważam za naprawdę mistrzowskie i bardzo mi się podobały. Osobiście jestem zdania, iż Sister Location może zostać znacząco przewyższone przez nadchodzące Security Breach, które zdaje się stawiać jeszcze mocniej na aspekty typu poruszanie się po ogromnym kompleksie. I myślę, że pod tym względem będzie to najlepsza odsłona serii, chociaż względem pewnych rzeczy mam kilka zastrzeżeń, ale myślę, że o tym kiedy indziej. Pod kątem gameplayu to już wszystko. Prawda, Scott? Scott? Aha, Custom Night. Byłbym zapomniał. Niedługo po wydaniu gry Scott zapowiedział update, który będzie niekanoniczny swoim gameplayem względem fabuły FNAF-a. I zbyt wiele się tutaj nie pomylił, prawda? Była to aktualizacja dodająca w teorii zwyczajnego Custom Nighta. Wiecie, kilka nowych postaci i tym podobne. Ponownie lądujemy w private roomie i zupełnie tak jak w poprzednich częściach FNAF-a, mierzymy się z animatronami przez 6 godzin nocnych. Samemu w te wszystkie tryby, które nowy update dodał do gry i tym podobne, nie grałem jakoś bardzo dużo. Wiecie, jeżeli nie ma tutaj lore'u, to ja nie mam tutaj czego szukać. Chociaż, nie powiem, naprawdę przyjemnie grało się w coraz te kolejne poziomy trudności, które bywały naprawdę wierne pierwszym odsłonom FNAF-a. Tak od siebie mogę dodać, iż pamiętam taką aplikację na Androida, która nazywała się właśnie Sister Location Custom Night i dzisiaj nie pamiętam co to dokładnie było, jednak zdaje się, że był to fangame
używający wszelkich postaci, które pojawiły się w podstawce w Nafasister Location i rzucał nas na 6 godzin, o ile dobrze pamiętam, nie do private roomu, a do jakiegoś kompletnie innego pomieszczenia, które finalnie nie pojawiło się w ostatecznej grze. Była to produkcja fanowska. Brakowało tutaj m.in. Yendo czy innych postaci, które dodał Custom Night do podstawki. Natomiast ciekawsze rzeczy mają miejsce po ukończeniu określonych poziomów trudności. Wówczas pojawia się cutscenka, zupełnie 8-bitowa, prezentująca mężczyznę odzianego w fioletowe ubrania, który jakże zadowolony idzie chodniczkiem. Jednak za każdym razem, kiedy kończysz noc na jeszcze wyższym poziomie trudności, cutscenka zmienia się. Osoba spacerująca ulicą zdaje się gnić, by koniec końców stać się zgarbioną i w zupełności fioletową, by następnie, a zresztą zobaczcie to sami. Natomiast po zakończeniu tak zwanego Golden Freddy Mode, czyli najtrudniejszego trybu Custom Nighta, otrzymasz cutscenkę. I to jakże fajną cutscenkę. It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. Mówiąc krótko, internet zagrzmiał. Teraz rzućmy okiem na aspekt audiowizualny tej produkcji. Nie muszę chyba mówić, iż grafika, zupełnie jak rozgrywka, bardzo mocno wyróżnia tego FNAF-a od całej reszty i uważam ponownie, iż jest najlepsza w całym cyklu. Tak jak Sagan zauważył w swoim materiale, którym bardzo mocno się inspirowałem, całość bardzo zdaje się uderzać w futuryzm. Modele animatronów, wnętrza, muzyka itd. wszystko jest bardzo, bardzo futurystyczne. Spójrzcie tylko na Freddy'ego z pierwszej części gry. A teraz rzućcie okiem na Funtime Freddy'ego z trailera. Całość wygląda jak przyszłość. I kiedy mówię o horrorze przyszłości, mam oczywiście na myśli obcy ósmy pasażer Nostromo. Szczerze, bardzo mocno kojarzy mi się to z tym filmem. Patrząc jeszcze na poprzednie FNAF-y, myślę, że każdy z nich uderzał w określoną barwę. FNAF 1 to bardziej niebieski kolor, tyle że nie był aż tak uwypuklony. Dwójka kojarzy mi się z czerwonym, lecz ponownie nie jest on aż tak wytłuszczony. Trójka znacznie mocniej uderza w zieleń i tutaj naprawdę jest to odczuwalne. Animatrony zielone, Fazbear's Fright zielony. Czwórka uderza w czerwień, lecz ponownie nie tak mocno. A tutaj nagle wchodzi FNAF Sister Location, cały na niebiesko, granatowo i fioletowo. Dosłownie, kiedy patrzę na tę grę, odbieram ją jedynie w tych trzech kolorach. Oczywiście gdzieniegdzie zdarza się kolor zielony, ale jest naprawdę sporadycznie używany. Niebieski, fioletowy, granatowy to właśnie te kolory. To ten centralny element tego FNAF-a, który wpływa na całą stylistykę i odbiór tej gry. Lecz co za tym idzie? Cóż, grafika jest prześliczna. Naprawdę, w porównaniu do poprzednich FNAF-ów jest to wręcz o kilka poziomów wyżej. Z tego co słyszałem, by stworzyć FNAF Sister Location, Scott musiał zainwestować w nowy sprzęt i widać to. O Boże, jak to widać.
Rozmaite odbicia światła, animacje, na przykład ta Balora chodząca gdzieś w tle w nocy drugiej, albo ponownie Balora w nocy czwartej, tyle że z tym czerwonym świecącym się okiem. Albo inne animacje. Po prostu jest to przepiękne i kocham grafikę FNAF'a Sister Location. Jak audio? Również świetne. Sama muzyka ponownie zdaje się być naprawdę futurystyczna. Osobiście dosyć mocno siedzę w produkcji muzyki i jeżeli mógłbym ocenić ją, nie wiem, uchem twórcy, o ile mogę się tak ocenić, ścieżki basów, bębnów, syntezatory i tak dalej, wszystko kojarzy mi się właśnie z takim futuryzmem, z przyszłością. Poza tym uważam, iż bardzo wiele wniósł tutaj voice acting i fakt, iż każdy animatron charakteryzuje się innym głosem i zawsze ma nam coś do powiedzenia. We wszystkich poprzednich częściach były to po prostu roboty, w których znalazły się dusze dzieci. Nic nam nigdy nie mówiły, były po prostu nieme. Tutaj każdy ma coś do powiedzenia, każdy ma swoją osobowość i z głosu możemy dowiedzieć się, jaki kto jest. Posłuchajcie sami i napiszcie później w komentarzach, jak charakteryzujecie każdego osobnego animatrona. Jednym słowem, klasa. Czapki z głów. Naprawdę myślę, że jest to najlepsza gra pod względem audiowizualnym w całej serii. No i to cały FNAF Sister Location. Jak mógłbym teraz ocenić tę grę w skalę całego FNAFa? I szczerze, naprawdę będzie to ciężkie zadanie, ponieważ jeżeli ktoś spytałby mnie, jaki jest dobry FNAF do pogrania, ale tylko w jedną część, tak by owa osoba zrozumiała, czym jest kwintesencja FNAFa i na czym polegają te gry, moja odpowiedź stanowczo omijałaby FNAFa Sister Location oraz FFPS-a. Raczej wycelowałbym w dwójkę. Ponieważ jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, jaka jest kwintesencja FNAF-a i zagrać w prawdziwego Five Nights at Freddy's z krwi i kości, to nie ma czego szukać w Sister Location. To zupełnie nowa gra, a poza tytułem i paroma elementami fabuły, nie ma w zasadzie nic wspólnego z poprzednimi częściami. W zasadzie jedynie kontynuuje pewne wątki i dodaje nowe. Jednak broń Boże, jest to bardzo dobra gra, jak na FNAF-a wręcz idealna. Myślę, że nie miałbym się do czego przyczepić, chyba do okazjonalnych skoków poziomu trudności, przykładowo przy tej nocy czwartej, jednak po czasie wyszła łatka, która stanowczo ułatwiła ten segment gry. Mogę teraz zabrzmieć trochę dziwnie, ponieważ FNAF Sister Location to według mnie gra idealna, jak wspomniałem przed chwilą, jednak nadal myślę, że nie przewyższa FNAF-a trójki, czyli mojej ulubionej części, jednak mimo wszystko FNAF Sister Location otrzymuje ode mnie dziesiątkę, mimo że ta ocena nie ma żadnego znaczenia, ani wpływu na cokolwiek i absolutnie nikogo nie będzie obchodzić, to i tak dostaję dziesiątkę, bo to rewelacyjny i solidny tytuł, który każdemu polecam. Dobra, zatem FNAF Sister Location mam już z głowy, to następny... Kto jest następny? FFPS jest następny. To będzie chyba długi film i nie chcę niczego obiecywać, żeby nie było tak jak z tym materiałem, więc pojawi się w ciągu miesiąca, okej? Myślę, że chyba powinienem się wyrobić, a tymczasem chyba ja wracam do windy, bo ten ziom tutaj, co go słuchacie, ten, to on mi wcześniej mówił, że ja mam jakiś paragraf czwarty do podpisania, czy coś tam do przeczytania, no to idę to zrobić, to idę do windy. Ale jeszcze nim skończymy, to bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli Ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę oraz zostaw subskrypcję, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów jak najszybciej. Zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami, a także wyczekuj tych następnych, a jeżeli chcesz mnie jeszcze dodawać gdzieś coś kiedyś w internecie, to zapraszam na jego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz pisać ze mną oraz z wieloma wspaniałymi osobami. A jeżeli podoba Ci się to, co robię w internecie, to śmiało możesz zostać wspierającym tego kanału i wykupić dowolny poziom wspierania. Mi będzie na pewno bardzo miło. A tymczasem to już tyle, do usłyszenia w kolejnych filmach, mówi do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Ja idę do windy, trzymajcie się ciepło, cześć!